Dzisiaj się przejedziemy linią 20, ziół 9. Jesteśmy właśnie na pętli Blachownia P plus R. Jest przejście na tramwaj. Jedziemy do pętli Żwiry. Zamykamy drzwi. Wyjeżdżamy z pętli Blachownia P plus R. Naszym ziół. Włączamy prawy kierunkowskaz. Mamy czerwone światło. Jakiś Volvo tam jedzie. Mam zielone światło. Zatrzymujemy się na przystanku Blachownia PKP. Otwieramy drugie i trzecie drzwi. Zamykamy drzwi. Żaden pociąg nie jedzie, szlabany się nie opuszczają, więc możemy jechać. I jakaś Tatra jedzie. No nie wiem, czy na tym przystanku musimy się zatrzymać, więc go pomijamy. Skręcamy na pierwszym zjeździe. Widać za jednym Basis. Zatrzymujemy się na przystanku Zajednia Kochłowice. Otwieramy drugie i trzecie. Zamykamy drugie i trzecie. Klikamy przycisk Switch Track. Puścimy tego Solarisa. Mamy tutaj radar, więc zwalniamy. Zablokował. Może zatrąbimy na niego, to się jakoś ruszy. Trudno, przejedziemy przez niego. Otwieramy pierwsze i trzecie drzwi. Zamykamy pierwsze i trzecie drzwi. Klikamy przycisk Switch Track. No bo tutaj ta trakcja jest ustawiona no, w kierunku pętli Wieczysta, a nie w kierunku pętli Żwiry, więc klikamy przycisk Switch Track. Włączamy P
prawy kierunkowskaz. Rogatki się nie opuszczają, czy tam szlabany. Sorry za przekroczenie prędkości. Zatrzymujemy się na przystanku Lwowska. No, wcześniej tutaj była wiejska. I teraz zmienili. Otwieramy wszystkie drzwi. Zamykamy wszystkie drzwi. Mamy zielone światło i żaden tramwaj nie jechał. Skręcamy w lewo. Żaden autobus nie jedzie. Zbliżamy się do pętli Szwir. Wjeżdżamy w pierwszą zatoczkę, no bo tamta zatoczka jest dla autobusów. Tutaj mamy rozkład jazdy. Otwieramy wszystkie drzwi, no bo to jest przystanek końcowy. Zamykamy wszystkie drzwi. Jedziemy teraz do pętli Blachownia P plus R. Otwieramy wszystkie drzwi. Poczekamy na tego pasażera. Zamykamy wszystkie drzwi. Wyjeżdżamy z pętli Żwiry. Żaden trolejbus ani żaden autobus nie jedzie, więc możemy skręcać. Znowu sorry za przekroczenie prędkości. Skręcamy. Tutaj był przed update'em przystanek. Wiejska. Zatrzymujemy się na przystanku Lwowska. Otwieramy drugie i trzecie drzwi. Zamykamy drugie i trzecie drzwi. Mijamy się z Ziu-9. Sorry za przejechanie na czerwony. Nie udało mi się hamować. Zatrzymujemy się przed szlabanami. No bo Regio będzie jechał. W którąś stronę. O, Regio jechał. Zaraz się podniosą szlabany. Czy tam rogatki? Podjedziemy sobie. O, już się podnoszą. Zaczekamy, aż się podniosą całkowicie.
Zatrzymujemy się na przystanku Międzylesie. Otwieramy wszystkie drzwi. Zamykamy wszystkie drzwi. Jedziemy nadal prosto. Tutaj nawet w środku jest wyświetlacz, więc plus za to. Zisiu nam wyjechał. Klikamy przycisk Switch Track. Zatrzymujemy się na przystanku Zajezdnia Kochubice. Otwieramy wszystkie drzwi. Zamykamy wszystkie drzwi. Klikamy przycisk Switch Track. Klikamy znowu przycisk Switch Track. Nie klikamy przycisku Switch Track. Klikamy przycisk Switch Track. Włączamy prawy kierunkowskaz. Zatrzymujemy się na przystanku Blachownia PKP. Otwieramy trzecie drzwi. Zamykamy trzecie drzwi. Rogatki się nie opuszczają. Jedziemy nadal prosto. Nawet ten trolejbus ma rampę dla wózków inwalidzkich. Zbliżamy się do pętli Blachownia P+R. Skręcamy w lewo na pętlę Blachownia P+R. Zatrzymujemy się na przystanku końcowym Blachownia P+R. Otwieramy wszystkie drzwi. Subskrybujcie mój kanał. Dzięki, pa!